co ty robisz? Rozbieram się, nie widzisz? Co ty pierdalasz? Rozbieram się. Widzisz, kurwa? Taki agresywny się nagle stałeś. Ja agresywny? Jestem najbardziej rozluźnionym człowiekiem na tej ziemi. Gorąco ci się tak nagle zrobiło, że przestałeś w tej koszuli chodzić? Wczoraj to nie spałeś. Fajnie. Jest fajnie. Zajebiście. W końcu. Pięknie. Czy możesz zamknąć mordę, zanim pierdolę w ciebie tym krzesłem? Ej, spokojna, spokojna twoja rozczochana, słuchaj. A może byśmy zakopali tę kurwę? A może byśmy... A może byśmy tak to zrobili? Po co się denerwować? W chuja mnie robisz. Pierdolniesz mi zaraz, zabijesz mnie, zakopiesz kurwa, tak? To jest, co? To jest twój plan. Nie, stary, ja bym tego nigdy nie zrobił. Ja tak? Cię zapraszam. To czemu pierwszy raz, nawet nie od 3 miesięcy, tylko spokojnie... A ja wiem kurwa... Ile my się znamy, odkąd się znamy, nie mam pojęcia odkąd się znamy, ale odkąd się znamy... No i co? Pierwszy raz widzę cię tak miłego i łaskawego wobec mojej osoby. Nieprawda? Nieprawda? Ja, nieprawda kurwa. Nie prawda? Ty kiedyś byłeś dla mnie miły, oprócz tej sytuacji jednej, gdzie ewidentnie robisz mnie w chuja. Robisz mnie w chuja, kolego. Nie, nie robię. Nie? To jest czysta z mojego serca miłość. Braterstwo. Udowodnij. Naprawdę? Tak. Zdabowałem po Bydgoszczku. Bydgoski dab, tak zwany. A weźmiesz do ręki Fabia Bydgoszczy? Na odwrót ją masz. Nie do góry nogami. Stary, nawet z takich wygiętych na odwrót kocham Bydgoszczan. Kochasz tę flagę? Nawet. A dasz buzi jej? Oj Boże, on naprawdę kocha Bydgoszcz! Jebać Zbycha, nie? Jebać, no. Jebać Zbycha. Dobrze. Obladi, obladi. Czy przegramy, czy wygramy? Jeden chuj. Jeden chuj. Ale dobra, ja nie lubię tak do tego. Ja nie lubię, ale... Dobra, dobrze, ale szacunek się... jest. Szacunek jest. Dobrze, dobrze. Szacunek. I to jest najważniejsze, kurwa. Ty pierwszy raz jesteś naprawdę w porządku. Słuchaj, to... I wiesz co? I to wszystko prowadzi do tego, że ja nie muszę już siedzieć z tą chorągiewą pierdoloną i udawać, że nie wiem, że najpierw on do mnie przychodzi i mówi: wiesz co, Czarek jest zjebany, a później idzie do ciebie i wiesz co, Piotrek jest zjebany, nie zauważyłeś, że on tak rybne okrągło? Wiesz co, pak przeciwko niemu! Nie wiesz, wierzę, co? Nie wierzę, kurwa, nie wierzę, nie umyję tej ręki, kurwa, człowieku, pak ja z Czarkiem Burkiewiczem, nie wierzę. Ja tej już nie myłem. Nawet po siusianiu. Faktycznie. Ja tu już wszystko rozkminiłem generalnie. Mam większość, nieważne jak to głosowanie się potoczy. Wszystko mam już dopicowane do ostatniego punktu, do ostatniego zapięcia. Jestem jak mój imiennik, wielki człowiek, Zbigniew Ziobro. Wiem, bo odkąd Czarek puszcza nam tylko i wyłącznie TVP, to trochę się nasłuchałem go. Ja też będę taki prokurator generalny i wykminiłem, jak właśnie dokonać, że ja teraz się będę rządził po mojemu. Po mojemu. Ja im dam, kurwa, Bydgoszcze, Warszawy. Wracamy do Łodzi. Wychodzimy, kurwa, z Warszawy z tym gównem. Mamy to. Mamy to, kurwa. Jednak wiecie co? Piotrek Parking to jednak chyba dobra morda. Tak?
Zastanawiałem się, ale... Ale jednak chyba jest fajny, wiesz? Tak, może ja przesadzałem przez te 3 miesiące. Może mi odjebało od kaski. Nie wiem. Wiem jedynie, że teraz jestem w końcu szczęśliwym człowiekiem. I w końcu mogę robić, co chcę. Jestem wolny jak ptak. Jestem wolnym człowiekiem. Wolnym. Nawet szybkim czasem, ale wolnym. Najwolniejszym. Znaczy, najbardziej wolnym. Jestem wręcz... Jak to można powiedzieć ładnie? Jestem... sługą wolności. O, cześć Piotruś! No, cześć! Tak, cześć, można tak powiedzieć, no. Co można tak powiedzieć? Cześć. No, można tak powiedzieć, tak. Co można powiedzieć, kurwa, w części? Cześć. No nie wiem, no mówię ci cześć i można tak powiedzieć, że mówię ci cześć, no. No porządku, tak. Dobra, przejdźmy dobra, do tego. Dobra. I co chciał ode mnie? A poważnie. Co? Nie, nic takiego w sumie, nie. Chciałem się tylko, wiesz, upewnić jakby, że ten cały plan, że wiesz, że robimy głosowanie, demokratycznie wywalamy go z tego mieszkania, to wszystko jest, wiesz, aktualne, prawda? Wiemy, co będzie grane. Ja nie, wtedy wychodzę, mówię... Nie. Co? No nie, no nie co jest nie? Tak jak mówić, no nie będzie, nie zrobię. Nie wypierdalamy Czarka stąd. Czarek po raz pierwszy, kurwa, w karierze naszej znajomości zachował się w porządku. Ja nie pozwolę ci go wypierdolić na zbity błysk tylko dlatego, że jesteś jebaną chorągiewą. Co która raz podchodzi do mnie i mówi, że Czarek jest super, kurwa, zjebany, a później podchodzisz do niego i mówisz, że Piotrek zaraz, jest super zaraz, zjebany. Zaraz. I robisz tak jakie... za każdym jebanym razem, dokładnie, tak. I się jakie podchodzę, tak... jakie podchodzę, kurwa. Jakie podchodzę? Ja tu jestem biernym obserwatorem, który niczego kurwa nie zawinił, z jednym i z drugim kurwa co jakiś czas muszę trochę pogadać, żeby uspokoić sytuację, żeby mieć kurwa odrobinę spokoju, sam dla siebie. I myślałem, że jesteśmy zgodni w tym, że pomimo naszych różnic, pomimo naszych jakichkolwiek niedogodności, niekompatybilności, cokolwiek, że zgadzamy się z tym, że największym przyjebem tutaj jest Czarek Butkiewicz. Myślałem, że to jest kurwa jasne i klarowne. Gówno, prawda, wiesz co, ty możesz mi to mówić prosto w twarz, ale później temu wspaniałemu człowiekowi, który wyleguje się teraz na górze w spokoju i ani ci rusz go w ogóle stamtąd, kurwa, wybudzać mu przeszkadzać, zawsze wmawiasz, że to on jest jakiś spierdolony i mówisz to mi, a później idziesz do niego i mówisz, ten Piotrek to jest zjebany, wiesz co, chuj ci na łeb, nie będę się do ciebie coś kurwa, dużo odzywać. Kurwa wiesz na temat tego, co ja mówię za twoimi zapleczami, trochę jakbyś kurwa przy tym mówił, ja ci teraz udowodnię, kurwa, tak jesteś mądry, to ja to robię w takim razie przy tobie i wtedy przyznajesz mi rację i za mną, kurwa, stoisz, kiedy trzeba go wypierdolić z tego mieszkania, patrz kurwa i obserwuj. Chcesz, to masz, kurwa. Pierdolę, no i co? Co chcesz tym udowodnić, kurwa? To udowodnię zaraz. Ale co ty chcesz udowadniać na kurwy nędzy, no jakby ja pierdolę. Ła, kurwa mać. Zostaw go w spokoju, no przecież, kurwa. A gdzie go ty to niby masz w ogóle? O czym ty pierdolisz? Gdzie jest ten twój, kurwa, Czarek piękny, kochany, kurwa? Gdzie on jest? No leżał. Mam na myśli w ogóle, nie że kochany i w ogóle. No leżał tu przed chwilą. No i go nie ma. Tak to jest, kurwa. Ja jedyny ogarniam, co się w tym mieszkaniu chyba dzieje, co? Bo jeden najebany, drugi zjarany. Ja może i piję alkohol, ale na mnie nie działa, więc mi to tam wszystko jedno, kurwa. Na bałtach się urodziłem, na bałtach się wychowałem i... Kurwa jebane. Co teraz, mądrusiu? Co teraz? Ja bardzo bym chciał powiedzieć mu prosto w twarz, ale jak widzisz, kurwa, tutaj go nie zabieramy. Wypierdalaj, ja muszę pomyśleć. Wypierdalaj są. I tu w końcu się zgadzamy. No i wypierdalaj, zamknij rej, kurwa, bo taki śmieciak ty nigdy nie będzie mieć racji, kurwa. Idź w dupę, kurwa, ty dodatki śmiecią. Proszę cię bardzo, jeść w pizdu, ja cię w ogóle tutaj nie potrzebuję. A ja też, kurwa, nie chcę mi się patrzeć na twoją mordę. No to, że maskę zasłaniasz, chociaż tyle, kurwa, komfortu mam. Ja pierdolę. Ja trzaskam drzwiami, ale nie słychać, bo ich, kurwa, nie ma. No to mamy przejebane. Sprawa wygląda teraz tak, że wypadałoby tego siusiaszka poszukać, bo obawiam się, że on nie ma zielonego pojęcia, kurwa, gdzie on idzie. Jeśli miał taką przerwę odpalenia i teraz zapalił i nagle zniknął, to podejrzewam, że może być krucho, a my musimy go teraz znaleźć. Najgorsze, że swój telefon zostawił tutaj, także
ciężko mi powiedzieć, jak my w ogóle go kurwa znajdziemy, o ile jeśli w ogóle. Zakaz palenia. Pierdol się kurwa. Nieważne. W każdym razie bardziej istotne jest to. Że musimy tego mojego chujka znaleźć. Piotrek się zmartwił, a mnie to na dobrą sprawę tam mało obchodzi, tam generalnie, a w tym momencie to mnie najbardziej interesuje, żeby mieć ten jeden głos, żeby przegłosować tego drugiego, nieważne kto to będzie, nie? No. Kto można ująć? W sumie zdałem sobie sprawę, że tak odwodziłem czarka od tego całego Zielska i ten... Po prostu sobie przypomniałem, że mam innego znajomego w Warszawie, który mógłby mi coś skołować. Ja tak teraz sobie tak ciumkam, to w sumie... Miał trochę racji generalnie, nie? Może w sumie kurwa Czarek nie jest taki zły. Co wy tu kurwa robicie? Co? Ej! O, Czarek! Kurwa, szukaliśmy cię po całej Warszawie. Gdzie ty kurwa byłeś? No, wyszedłem do dealera. A wy tu już jesteście. Jak to wygląda? Dobrze, dobrze. Zeszło. Mojego znajomego z Warszawy, póki ciebie nie było w sumie. No mi zeszła troszkę paska, więc poszedł. To zapnij się kurwa i to weź. Szedłeś do dealera? Powiedz ci, Czarek, coś kurwa w tym jest, w tym wszystkim, nie? Czym? Nie wiem, jakoś tak się trochę przekonałem do ciebie w sumie, jak tak miałem okazję. Sam na sam. Przeciągnąłem go na naszą... One! Ej, dobrze, bo man's not hot. Jestem za tym, że na ludzie możemy wyjechać zbycha z mieszkania, nie? Ale ty jesteś zbychem. Nie no, zbycha w sensie, nie mnie. Ty pierdolisz, ty jesteś zbychem. O czym ty pierdolisz? Ja jestem przecież kurwa Zygmunt. Ej, Zygmunt kurwa. A jak mam na Facebooku kurwa napisane? Nie dyskutuj z nim, zjarał się pierwszy raz w życiu, kurwa, nie ma to sensu. Kiwaj mu głową i udawaj, że wszystko jest w porządku. Super, Zygmunt! Jesteś naprawdę najlepszym ziomeczkiem, jakiego w życiu poznałem, Zygi. Przytuł się do mnie, chodź. No, Zygi. Dzisiaj to jest Zygi. Zygi, kurwa, ty jesteś chłop swój, naprawdę, nie? Wiesz co, ja rozumiem, że pale blanta. Jestem spizgany, powiedzmy. Panie Zygmunt. Ale skąd ty, kurwa, taki Zygmunt? A jak ty, kurwa, kogo dodajesz na Facebooku? Zmów do niego Zygmunt. Zygmunt, kurwa. Mów do niego. Zygmunt, prawda? No Zygi. No oczywiście, że Zygi. Zyguś. Uh-huh. Zygątko. Zygi Zyg. Wszyscy tak do mnie mówią, kurwa, odkąd pamiętam. Witam cię w naszym kręgu. No i w końcu jesteś u siebie. Wszystko wskazuje na to, że Czarek teraz jest po naszej stronie. Mało tego. Zbychu również. I wszystko mi się układa w logiczną całość. Wszyscy w końcu mnie zrozumieją, jak to jest być wielkim, w kurwę nietrzeźwym, wielkim parkingiem. Czemu tutaj trafiliście w ogóle? Skąd wiedzieliście, że tutaj mogę być? Chuj cię obchodzi, ale pytać się możesz. No generalnie to nie wiedzieliśmy. Jakoś tak to się złożyło, że... No. Spójrz na niego i się zapytaj, co my robiliśmy. Właśnie widzę. A ty co, siebie nie widzisz? Siebie przez cały dzień nie widzisz? Wiem, że ty zrobiłeś. No ale po co robisz z tego takie wielkie halo? Zygi? Jak to... Powiedz mu. Co mam powiedzieć? Co tu było pół godziny temu? Robione. Pół godziny temu? To ja w sumie nie pamiętam. Ja pierdolę kurwa, z kim ja pracuję, do chuja. Z wami podcast robię, jakby nie jesteście zapamiętać.
15 minut ostatnich wydarzeń. A ty raka dostałeś, czy o co chodzi? Mr. White, please stop. Mr. White. Zamknij mordę. Zygmunt, błagam, powiedz. No zostaw mnie, kurwa, czy nie dotykaj mnie. Czarek, jest wszystko w porządku. Jesteśmy w zaufanych rękach. Nie mamy się o co martwić. Jestem w Warszawie. No więc ja nie wiem, czy mówi. Czemu jakimś paleniu? Ja nigdy w życiu nie paliłem, kurwa. To nie jest palenie. To jest rozkoszowanie się. Stary, nie wierzę, że to mówię. Ale totalnie musimy robić wszystko, co Czarek nam powie, żeby robić. Myślę, że tak czuję i czuję, że tak myślę i tak właśnie zrobimy. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale taka jest moja koncepcja na chwilę obecną. Bez czapy uważam, że w sumie Czarek ma rację w tym wszystkim. Myślę, że Czarek jest lepszy od nas. Chodźmy po prostu po niego i jedźmy. Jedźmy i nagrywajmy. Jedźmy, wracajmy do Czarka i nagrywajmy rzeczy razem. Nie wiem, podcast. Chcę umrzeć, kurwa. To co, panowie? Spierdalamy? Spierdalamy. No to spierdal. No to musimy wysłać. Z kim no to ile goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kameramen, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niedojebani. Kurwa, ja myślałem, że ja jestem naprawdę w stanie, kurwa, ale to jesteś po prostu przetragiczny. Tę wojnę już wygrywamy. Zamknij dupę, wejdź stąd, kurwa. Wychodzimy, czy kurwa? Zamknij się, kurwa, ja pierdolę. Siemam to jeszcze raz. Nigdy więcej. Nie wiem, czy to zjebany był pomysł, czy twój. Czy twój, kurwa. Ale nigdy więcej. Czego? Gówna psiego. Jestem w stanie uniemożliwiającym mi życie w ogóle funkcjonowanie normalne. Ale... Trochę zobę dostałeś, czy jak? Powiem ci, że to jest tylko kwestia... zjazdowa, ale... jak teraz trochę wytrzeźwiałem, to wiem jedno. Jesteś zjebany, Czarek. Szczerze powiedziawszy, trochę otworzyło mi to wszystko umysł. Pomyślałem o tym wszystkim szerzej, jako tako. Nigdy nie praktykuję takiej substancji. Z jednej prostej przyczyny. Albo nie działa na mnie wcale, albo wypierdala mnie w zupełnie równoległą przestrzeń. Więc dla własnego spokoju i swojego bezpieczeństwa w sumie zawsze wzbraniam się od takich rzeczy. Ale może w tym szaleństwie jest metoda? Nie wiem, czy Czarek miał rację, czy Piotrek miał rację, czy może nawet ja miałem rację, czy może Zbychu miał rację. Pewne jest tylko jedno. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Widzicie, jak Piotrek się zachowuje, już mu po prostu odpierdala, robi. Zamknij dupę! A ty ją otwórz się, wysraj. W każdym razie, ja już mam dość. Jestem tak zmęczony. No i strasznie wczoraj zachwałem, paliłem blanty do 5 rano. Tutaj całkiem solidny kawał bomby biologicznej, mój drogi przyjacielu. I zamknij te drzwi. Kurwa, kto będzie jebać w człowieku. Tak cię nie uchroni przed tym smrodem. W Jokera się zamieniasz, kurwa, przez te odpary. Jesus Christ. Gubił kubkę w pupce. Mieliśmy jeszcze nagrać LSPP z chłopakami. I Czarek, jak to zwykle Czarek miał zwyczaju, zaczął się do mnie z tego powodu srać. Ja uważam, że są tutaj łamane podstawowe prawa podcastera, na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie nagrywek na weekend, żebyśmy nie mogli sobie na przykład dobrze się bawić. A tutaj przy frytkę kazał mi umyć w zlewie. Nie żartuję, to co się tutaj dzieje, to jest kurwa jakaś jebana porażka, odradzam wam znajomości z tymi ludźmi. Chyba się zżygam zaraz. Czarek. Co? Żyjesz? Nie.
Szczerze to wie. A co? Pozostała jedna kwestia nierozwiązana w tym wszystkim. No. Wydaje mi się, że na początku sobie powiedzieliśmy, że doprowadzimy to miejsce do porządku. No. I wszyscy uzgodniliśmy, może nie przez aklamację, ale nadal, że dojdzie do tego metodą demokratyczną. No. Drogą referendum. Tak, panie Hołownia. Zgadza się. Trzecia droga. I tak jak trzecia droga przykazała, nie mylić z ugrupowaniem nacjonalistycznym, drogą głosowania mieliśmy zaważyć, kto powinien odpaść z tego pięknego establishmentu. Co? Z takiego kurwa establishmentu? To nie jest istotne. Koniec końców, summa summarum, wszystko do czego to się sprowadza, mieliśmy wyłonić jednego przegrywa, który wraca z powrotem do swojego miasta. Niezależnie czy to jest Bydgoszcz, czy Warszawa. Okej, 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 rozumiem, rozumiem. Jak chcesz to zrobić? Masz jakieś kartki? Masz długopisy? Nic się nie pisze. Masz miejsce, w którym można normalnie zagłosować, tak żeby nikt... Czy wszyscy chcą na pewno przystąpić do tego referendum? Urna wyborcza. Na pewno... Lokal wyborczy. Wszystko, czego potrzebujemy. Okej, okay, ale czy wszyscy chcą przystąpić? Bo wiesz, że musi być minimum 50%, a jak masz 3 osoby... Z tego, co gadam z tobą, to chyba wyrażasz chęć. Nie. Z tego, co... Jak nie wyrażasz chęci? Normalnie. On mnie w chuj już czerzył. Gdzie jest kurwa Piotrek? No, ale już przegłosowane, bo to mniej niż 50%. Nie, 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 nie. Dopóki mam jeden głos nad tobą, jeszcze się nie wypowiadaj, kurwa. Gdzie jest Piotrek? Szukałeś? Piotrek. Tak. Pozostała jedna nierozwiązana kwestia do rozwiązania. Nie, brzydzę się. Masz trochę owłosioną dupę. Oglądałeś już totalnej porażki? No tak. Co się dzieje na końcu każdego odcinka? Wypierdolają kogoś w piździec. Jestem za tym, żeby przeprowadzić w koniec końców to głosowanie. Wszyscy się zgodziliśmy, co by nie było, że dojdzie do głosowania. Potrzebne są dwa głosy, żeby wywalić jednego, żeby dwójka doszła do finału. Aha. A jaki, czego finał jest? To nie jest istotne, Piotrek, okej? Musimy wywalić jednego frajera z tego pomieszczenia. Dobra, kupiłeś mnie kurwa tym wyjebaniem jakiegoś frajera z pomieszczenia, także schodzę. Znaczy, zaraz zejdę. Śmiertelnie, kurwa. No. Każdy ma po literce CPZ, to jest Czarek, Piotrek, Zygmunt. Każdy z nas dostaje jedną taką karteczkę i zakreśla po jednej osobie. Osoba skreślona z listy to jest głos, żeby on wypadł z tego pomieszczenia. Także kto dostanie dwa głosy, ten wykurwia. Wszystko jasne? No, ty. Thank you.